Kierowniku. Proszę Panią Kierownik Wiesławę Karczewską o przedstawienie. Może Pani Kierownik tą pierwszą strefę potoku parkowania, tylko zmiany, które tak tam nastąpiły. Tak, postaram się na wszystkich komisjach. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie gminy Władysławowo. W związku z tym, że kilka miejsc ulega jak likwidacji, ale wprowadzamy również nowy odcinek. W paragrafie pierwszym w ustęp 1 literka B. W punkcie 1.1 literka B ulicy, w zakresie ulicy Chryniewieckiego pozostaje odcinek jedynie od ulicy Kolejowej w kierunku portu. Natomiast pojawia się literka F w punkcie 1.2, gdzie mamy ulicę Kaszubską w Jastrzębiej Górze. Paragraf 2 zmienia się i brzmi następująco. Strefę płatnego parkowania, o której mowa w paragrafie pierwszym, wprowadza się corocznie w okresie od dnia 15 czerwca do 31 sierpnia, za wyjątkiem lokalizacji wymienionych w paragrafie 1 ustęp 1 punkt 1.1 litera B, a więc właśnie ulica Chryniewieckiego od ulicy Kolejowej w kierunku portu, C, czyli ulica Kolejowa, E, ulica Towarowa, ale w zakresie ograniczonym do działek numer 192/1, 193/1, które wprowadza się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, czyli całorocznie. Są to te same strefy całoroczne, które obowiązują również w dniu dzisiejszym. Natomiast tutaj jeszcze poza tą nową strefą na ulicy Kaszubskiej, na odcinku od ulicy Spacerowej do Promenady Światowita, dodam również, że we Władysławowie będą nowe odcinki strefy płatnego parkowania na ulicy Towarowej. Będą to odcinki przy Albatrosie, będzie to odcinek przy Poczcie, będzie to odcinek przy budynku PKP. W związku z zawartą umową dzierżawy pomiędzy gminą a PKP Nieruchomości. Tylko i wyłącznie sezonowo te trzy odcinki ulicy Towarowej, o których wspomniałam. Natomiast wyłączamy z ulicy Morskiej, ze strefy płatnego parkowania, ostatni odcinek, czyli od ulicy Brzozowej do ulicy Chryniewieckiego, w związku z planowaną do wprowadzenia z początkiem sezonu tegorocznego zmiany organizacji ruchu polegającej na wyłączeniu tego odcinka ulicy Morskiej z ruchu w ogóle, czyli tym samym strefy płatnego parkowania i w ogóle możliwości parkowania na tym odcinku Morskiej nie będzie. Jak coś niejasne, to proszę dopytywać. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie pytania? Ale jeszcze to jeszcze nie koniec tutaj zmian w uchwale, proszę. Więc pozwoli Pan Przewodniczący, że dokończę szybciutko. W paragrafie trzecim. Bardzo proszę o spokój. W punkcie 2.3 mamy informację, że w wybranych lokalizacjach będzie można dokonywać płatności za pomocą karty płatniczej i w ramach zapytania ofertowego, które będziemy teraz na obsługę i na przygotowanie tych stref sezonowych przygotowywać, planujemy wskazanie jednego parkomatu na ulicy Generała Hallera. W paragrafie 4 ustęp 1 i 2 nowe brzmienie w treści. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, jak również w przypadku uiszczenia opłaty niższej niż to wynika z rzeczywistego okresu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50%. Wartość nie ulega zmianie. Natomiast w ustępie 2, w przypadku gdy postój pojazdu po upływie czasu, za który uiszczono opłatę, nie przekroczy 15 minut, możliwe jest uiszczenie dopłaty w kwocie odpowiadającej ilości czasu przekroczonego poprzez uiszczenie opłaty wykup biletu za dalszy planowany czas parkowania, liczony od chwili, w której ten czas został przekroczony. 15 minut, jeżeli ktoś się spóźni, ma bilecik od kontrolera, że nie ma już ważnego biletu, będzie mógł dokonać tej dopłaty. W ten sposób będzie mógł uniknąć dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł, bądź jeżeli to dokonuje w ciągu tam 3 dni roboczych, to ta opłata zmienia się do 30 zł. Podobnie te zmiany zapisane są, czy zmienione w samym załączniku numer 2 do uchwały, a więc w regulaminie strefy płatnego parkowania. Tutaj taka korekcyjna zmiana w rozdziale 2, w ustępie 1, gdzie jest informacja o tym, że opłaty za parkowanie pobiera się w wyznaczonych ogólnodostępnych miejscach postojowych w dni roboczo od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 20, za wyjątkiem strefy płatnego parkowania na ulicy Towarowej w okresie od 1 września do 14 czerwca, gdzie te opłaty pobiera się od godziny 9 do godziny 17. O tych przekroczeniach czasu mowa również w rozdziale 3, w 1 i w 2. I w zasadzie to chyba wszystkie zmiany. Proszę bardzo. Proszę Panie Antoni. Ja mam pytanie odnośnie tej
nie było. Że tam skończy się siedzenie żaba i że tam nie będzie po prostu układu. No ja nie rozumiem czegoś. Jest urząd pocztowy, a ludzie przyjeżdżają na Polskę i mają pociąg co Ja może odpowiem. Panie Antoni, przede wszystkim była kwestia i tutaj nikt się z tego nie wycofuje, że teren miała przejąć gmina. Kwestii, czy w okresie wakacyjnym, bo o tym mówimy tutaj oczywiście, miała być bezpłatna, czy nie miała bezpłatna, miała być ustalona. I w chwili obecnej uważamy, że po doświadczeniach sprzed kilku lat wcześniejszych, kiedy ona nie była oddana na podmiot prywatny, że w przypadku, kiedy będzie bezpłatna, to nie będzie w te kilka miejsc parkingowych spełniało swojej funkcji, ponieważ będą tam parkowane samochody rano do wieczora i ludzie nie będą mieli gdzie zaparkować. Tak jak się dzieje w innych miejscach. W okresie pozawakacyjnym będzie to bezpłatne, tak jak w wielu innych strefach płatnego parkowania, które wprowadzimy na okres wakacyjny. Zaś dla rotacji, żeby nasi mieszkańcy, turyści mieli możliwość skorzystania z tej poczty i zapłacili tą złotówkę na załatwienie swojej sprawy, będzie wprowadzona tam strefa płatnego parkowania. Było to zaopiniowane przez komisję wiodącą. Uważamy, że ten wariant może się sprawdzić. Drodzy Państwo, jeżeli się nie sprawdzi też, to ta uchwała przecież każdorazowo co roku ją zmieniamy i możemy to później zmienić na bezpłatne. Aczkolwiek doświadczenia w tych strefach śródmiejskich wskazują na to, że to jest dobra forma, bo wprowadza, że tak powiem, w rotacyjność. Warto również podkreślić, że my za ten teren płacimy. Czy będziemy płacić do PKP. To nie jest tak, że otrzymujemy go za darmo. Wydzierżawiamy go po stawkach komercyjnych po to, żeby gmina mogła jakby funkcjonować na tych terenach. Pozwolę sobie uzupełnić, bo właśnie o to chodzi w ustawie i uchwałach o strefach płatnego, żeby wymusić rotacyjność. Ważnym elementem jest również to doskonale uchwały z roku ubiegłego, że turysta czy mieszkaniec, który wykupuje bilecik, na przykład parkuje przy ulicy Hallera, może jechać z samym bilicikiem do poczty i nie płaci dodatkowych pieniędzy w ramach tego określonego czasu wykupu. To też jest bardzo ważne. Dziękuję za wyjaśnienie. Pytanie uzupełniające, a kiedy przejmujemy ten parking? Od kiedy jest jakoś? Tak, ten projekt umowy, draft umowy został przysłany tutaj nam przez PKP, jest po naszych tu akceptacjach, teraz czekamy na ich przysłanie od nich wersji podpisanej po prostu. Czy tak, dotychczasowy dzierżawca już został, już nie ma, dotychczasowa umowa została wypowiedziana przez PKP, nie obowiązuje już, tak więc teraz... O to chodziło, bo to robiło dużo nieprzyjemności dla miasta i tutaj dla urzędu właśnie. Proszę bardzo, radny Zygmuntorzu. Tak jest zapisane w regulaminie. Czy są jeszcze, proszę Państwa, pytania? Nie widzę, zatem poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Uchwała podjęta jednogłośnie. Numer uchwały 56/759. Dziękuję. Proszę o kolejny projekt. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W paragrafie pierwszym, ustęp 1, odmawia się uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz wniosku z dnia 20 marca 2018 roku, który wpłynął do urzędu 22 marca, wniesionego przez pełnomocnika pana Michała Basa i dotyczącego uchwały nr 25/282/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy miasta Władysławowo do kategorii dróg gminnych. W ustępie drugim uzasadnienie zajętego stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi zobowiązuje się przewodniczącego rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikami. I w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy odczytywać to uzasadnienie? Radni się zapoznali na komisjach. Była mowa na komisjach. Ja może tylko tak w skrócie powiem, że z chwilą podejmowania uchwały o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w 2004 roku, 24 listopada dokładnie, drogi tutaj podnoszone przez pana mecenasa, a więc promenada Światowida w Jastrzębiej Górze i bulwar nadmorski, część działek, które też właśnie pełnomocnik tutaj podnosi,
nieruchomości stanowiły własność gminy Władysławowo, więc w tym momencie gmina jak najbardziej mogła przyjąć, uznać, uchwalić, uwzględnić, czy nadać kategorię, chyba tak najlepiej będzie, nadać kategorię dróg publicznym tym odcinkom. Dziękuję bardzo. Czy Państwo jeszcze pytania jakieś mają? Zatem poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Uchwała podjęta jednogłośnie, numer uchwały 56/760. Dzięki. Dziękuję pani kierownik. I bardzo proszę panią Ewę Mączka.